Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy bardzo serdecznie Kaja Klimek. Dobry wieczór, witam wszystkich, witaj Łukaszu. I Łukasz Maciejewski, tak. To jest spotkanie wokół powieści, podkreślam powieści, zresztą jest to na okładce, Quentina Tarantino, pewnego razu w Hollywood, ale bez trzech kropek, bo tak było na plakacie filmu. I wydawnictwo Marginesy, Big Book Cafe. I będziemy z Kają rozmawiali o Quentinie Tarantino, o pisarzu Quentin Tarantino, o reżyserze również. Mamy wspaniałych gości tutaj na miejscu w Big Book Cafe. Witam Was bardzo serdecznie, witam Państwa bardzo serdecznie, ale mamy również gości online, którzy są w kanałach streamingowych, internetowych wydawnictwa Marginesy i Big Book Cafe. Możecie oczywiście Państwo dołączyć do naszej rozmowy, pisząc na czacie pytania. One zostaną, jeżeli macie oczywiście ochotę, one zostaną nam przeczytane, wyjawione i będziemy starali się na nie odpowiedzieć. To tyle chyba w ramach informacji wstępnych, czego dotyczyć będzie nasza dzisiejsza rozmowa. Zacznę od tego, od pytania najpierw do ciebie, a potem może sam na nie spróbuję odpowiedzieć. Potem ja ci je zadam, dobrze, żeby było równo. Bardzo proszę. Kaju, czy dla ciebie jest zaskoczeniem, że Tarantino sam bardzo chce, bo mówi o tym w wywiadach, żeby etykietować go właśnie jako pisarza, że to jest praca pisarska nie przy okazji filmu, bo są takie często, i od razu to wyjaśnijmy, prawda, często scenariusze filmowe i potem ghostwriterzy piszą takie zbeletryzowane wersje tych scenariuszy. Tutaj mamy inną rzecz. Czy ciebie to zaskoczyło? To, że Quentin Tarantino postanowił zostać pisarzem, nie zaskoczyło mnie, bo pamiętam jego słynne słowa, że zrobi tylko 10 filmów, a jest to człowiek, który ma jeszcze bardzo dużo historii do opowiedzenia, więc dla mnie to, że on już teraz oznajmia, jestem też pisarzem, też, jeszcze tutaj bym dodała to też, to jest takie budowanie dla siebie trochę nowego świata, nowego sposobu opowiadania historii, w którym będzie się pewnie specjalizował, no chyba, że potem stwierdzi, a dobra, no to zrobiłem 10, a teraz druga część, trzecia część i tak dalej, będzie dopowiadał kolejne rozdziały swoich historii filmowych, no ale zrobił 9 filmów, więc został mu ten jeden ostatni, czekamy na ten właściwie trochę koniec filmowego świata i co później, bo przecież to nie jest człowiek w jesieni życia, który, no nie wiem, jak powiedzmy Martin Scorsese ma niewiele filmów już przed sobą z powodów oczywistych, tylko mógłby tych filmów zrobić jeszcze pewnie z 15, jakby chciał, ale robi filmy rzadko, więc czekamy na ten ostatni, no i właśnie na ten jego nowy świat. Dla mnie raczej zaskoczeniem jest to, jak dobrym on jest pisarzem, bo ta książka jest świetnie napisana pod bardzo wieloma względami, pewnie będziemy się jej bliżej przyglądać. Więc tak, to, że jest super dobrym pisarzem, zaskoczenie, chociaż jego scenariusze są przecież świetne, więc w sumie też dwa nie wiem. Dwa Oscary dostał za Django i Pulp Fiction. Oczywiście i też pisał scenariusze dla innych twórców, przecież Prawdziwy Romans to jest jego też scenariusz, więc w sumie chyba nie, na żadnym poziomie nie jest to dla mnie zaskoczenie, że Quentin Tarantino jest dobrym pisarzem. O. Tutaj powinno od razu, już mu odpowiem, tylko nawiążę do twojej wypowiedzi, mówiłaś, że to jest świetne literacko i myślę, że to jest duża zasługa i absolutnie to nazwisko na samym początku powinno Maciej Potulny, tak, gratulujemy. Brawo. Znakomita praca translatorska. Zgodzę się z tobą. Wydaje mi się, że po Quentinie Tarantino można się spodziewać kogoś, kto jest utalentowany, ale w bardzo specjalny sposób, bo wyjaśnijmy, myślę, że też na początku warto o tym wspomnieć, że to oczywiście jest opowieść, którą znamy z kina, z głośnego filmu z Bradem Pittem i Leonardo DiCaprio między innymi. To jest ta historia, ale nie do końca. Dużo jest zmian, więc myślę, że nie kupujemy kota w worku, bo dostajemy nową propozycję. Dużo jest zmian i to, co dla mnie, może to nie jest, nie wiem, wielka literatura,
nie mówimy o kunszcie literackim i myślę, że sam Quentin Tarantino byłby niezadowolony, gdyby go zestawiać z wielkimi beletrystami. Myślę, że nie tędy droga w opisie twórczości literackiej Quentina Tarantino i filmowej również. Ale tym, co ujmuje również i w tej książce i ujmuje mnie w każdym kolejnym filmie Quentina Tarantino, ale w tej książce jest szczególnie, bo to jest literatura jednak ważne, to jest ta jego kinofilia. Miłość do kina, opisy tych miłości, twórczości i to jest takie bezwzględne, to znaczy mam wrażenie, że w tym toku, który znamy również z pewnego razu w Hollywood, toku narracyjnego, fabularnego, on pisze o swojej miłości do kina, również pada nazwisko Andrzeja Wajdy, co nas bardzo cieszy, ale kina klasy B, C i D, szwedzkich erotyków z lat 60. i jestem tak dalej. Jestem ciekawa, w kolorze żółtym na wielu stronach rozpisana opowieść. I to właściwie w gruncie rzeczy, patrząc logicznie, niekoniecznie powinno się w tej książce znaleźć, ale znajduje się, bo Quentin Tarantino tak chce. Wolno mu? Wolno. Jak ty przyjęłaś tę właśnie kinofilię? Za każdym razem, kiedy on robi te wycieczki w stronę historii kina, to ja czuję z nim takie niesamowite powiązanie, bo to jest człowiek, który naprawdę kocha kino nie tylko poprzez swoje filmy, ale on na przykład potrafi do jakiegoś małego podcastu robionego przez dwóch geeków dać się zaprosić i opowiadać o tym, ile razy był w kinie na Dunkierce i jak bardzo mu się ten film podobał, więc on kocha kino cały czas. Myślę, że jakby tutaj siedział z nami, to też po prostu by się ekscytował i opowiadał o różnych rzeczach, które widział ostatnio. I to właśnie w tej książce było dla mnie urzekające, że jego takim wysłannikiem staje się Cliff, czyli bohater w filmie grany przez Brada Pitta, który okazuje się po prostu, no nie jest takim wielkim spoilerem, jeśli powiem o tej jego właśnie miłości do kina, takiej miłości, która powodowana jest przede wszystkim tą najpiękniejszą rzeczą, której życzę nam wszystkim, żebyśmy jej nigdy nie stracili, czyli ciekawością. Ciekawością, odkryciem czegoś nowego, czegoś zupełnie innego niż do tej pory się widziało. I Cliff jest właśnie takim widzem. On chodzi na Kurosawę, którego kocha i ma całą sekwencję swoich ulubionych filmów ułożoną. I to Tarantino kocha Kurosawę. Tak, Tarantino kocha Kurosawę, więc Kaskader również. No i właśnie, i takie zabieranie ludzi do kina, dzielenie się kinem, to jest coś, co w tej książce nawet bardziej wybrzmiewa niż tak w samych bohaterach filmów Quentina Tarantino. Oni owszem gadają o filmach z tego uniwersum, w którym funkcjonują na tych wielu poziomach, to myślę, że też gdzieś tutaj wybrzmi później, ale właśnie ta ciekawość i miłość do kina to jest coś, co z każdej strony tej książki przebija. I to, co powiedziałeś, ja też nie powiem, że on jest, nie wiem, nowym wielkim amerykańskim pisarzem, bo to przecież tak co jakiś czas są ogłaszani, obwieszczani. Nie, ale to jest pisarz tak rozrywkowy, jak reżyser rozrywkowy, czyli to się po prostu czyta. Ja tę książkę przeczytałam w dwa wieczory, bo po prostu tak mnie to wciągnęło, że chciałam wiedzieć, co jest inaczej. A sama jestem wielką fanką takiego przetwarzania w popkulturze, którym zresztą kino Tarantina stoi, więc też byłam ciekawa, co on pozmieniał, jak to jest poprzesuwane, bo mamy opowieść niby tę samą, ale zupełnie inaczej, więc to jest duża przyjemność, bo jakby nie było, kochamy te piosenki, które już znamy, tylko że w nowych wykonaniach, a tutaj też jest ten walor. Więc tak, oczywiście ten filmoznawczy wręcz i kinofilski, tak jak powiedziałeś, ale też geekowski, taki naprawdę totalnie popularny sznyt w nim jako pisarzu też jest widoczny. No ja jeszcze bardziej go pokochałam po tej książce. Jeśli Państwo kupicie tę książkę, polecamy, za chwilę zacznie się już sezon, już nawet Mikołaja widziałam, czekałam, 1 listopada minie, w reklama będzie Mikołaj, już jest, muszę Państwu powiedzieć, więc za chwilę zacznie się ten sezon gwiazdkowy, a to jest świetny prezent dla miłośników kina, to polecam zacząć czytanie pewnego razu w Hollywood z kartką i z długopisem i wypisywanie sobie tych tytułów, które są do nadrobienia, bo on poza tym, że zna się na kinie, kocha kino, skrajne, od Bergmana po właśnie takie pulpy, czy
włoskie spaghetti westerny, które kocha chyba najbardziej. I nikt nigdy wszystkiego nie zobaczył, więc tutaj warto sobie wynotowywać te tytuły, żeby sobie zrobić może taką listę must see na 2022. Tak, będą jeszcze też te, które nie istnieją oczywiście. Dokładnie, dokładnie. Jest z nami, proszę Państwa, przy tak wspaniałej publiczności, pan Janusz Majewski, mistrz polskiego kina, ale kolega Quentina Tarantino, dlatego że łączy Was właśnie to, że jesteście pisarzami realizującymi filmy albo reżyserami, którzy świetnie piszą. Oczywiście pan Janusz Majewski przygniata Quentina Tarantino, bo na koncie ma już pewnie kilkanaście w sumie pozycji. Promocja najnowszego tomu znakomitego opowiadań Janusza Majewskiego 1 grudnia, również wydawnictwo Marginesy. Panie Januszu, ośmielę się pana zapytać i poprosić o wypowiedź, jeżeli pan się zgodzi, na temat tej pisarskiej twórczości Quentina Tarantino i w ogóle Quentina Tarantino. Co kolega z Polski myśli o kinie Quentina Tarantino? O książce nic nie powiem, ponieważ ją przed chwilą dopiero zobaczyłem i dostałem. Spodziewam się, że też nie oderwę się od niej łatwo, znając jego filmy, więc nie sądzę, żeby tutaj mnie zawiódł. Natomiast o nim powiedziałbym tak, już z góry. Kiedyś jechałem pociągiem do Krakowa na targi książki i zobaczyłem w sąsiednim przedziale z Warszawy bardzo eleganckiego pana, najwyraźniej nie naszej narodowości, dobrze ubranego, starszego pana, bardzo ciekawa postać. No, zobaczyłem, wysiadłem, a potem nim pojechałem na targi, wstąpiłem do Empiku. Nie wiem, czy on jeszcze tam istnieje, taki był piętrowy. Już nie. Już nie, tak? Na blisko rynku. Tam. Wszedłem tam do działu książki, patrzę, a ten pan, którego zobaczyłem godzinę wcześniej, ma tam spotkanie i mówi po angielsku. Zorientowałem się, że jest jakimś pisarzem. I więc przystanąłem tam i chwilę słucham tego. I on powiedział takie zdanie, które właściwie można by powiedzieć z góry, sądzę, pasuje do Tarantino i jego książki. On powiedział, proszę Państwa, ja nie jestem pisarzem, ja jestem opowiadaczem historii. I prawdopodobnie tak by ta książka wygląda, a ponieważ Tarantino jest fantastycznym opowiadaczem, no to nie mógł źle tego też napisać. Tym bardziej, że jak Państwo już powiedzieli, pisał swoje scenariusze i tak dalej. Ja mam jeszcze taką zabawną historyjkę, która się wydarzyła tutaj w Warszawie. Byłem w jeszcze starej Trójce zaproszony do jakiejś audycji i spotkałem tam młodego człowieka, aktora, tego znałem z widzenia, ale nie bardzo go właściwie kojarzyłem. I on taki rozpromieniony mówi do mnie, proszę pana, ja dostałem rolę u Tarantino. Mówi, tak, to jest fantastyczne. I będę grał Poleńskiego. A ja po prostu odruchowo powiedziałem, pan? To Poleńskiego? Bo widziałem, że on zbladł, że go uraziłem tym. Ale ja mu zaraz to wyjaśniłem, bo powiedziałem, proszę pana, ja z Polańskim spędziłem kawał czasu. Spaliśmy nawet w jednym łóżku, o czym opisywałem wiele razy. Żeby nie było kontrowersji, to były lata studenckie i tak, wspólny i to pokój. Waletowanie tak, w akademiku tak zwane. No w każdym razie to upoważniło mnie do tego, że porównać jego z prawdziwym Polańskim, którego znałem bardzo dobrze. Przede wszystkim zobaczyłem twarz
powiedziałbym, pszenną polską, słowiańską twarz i gdzie te jakieś semickie rysy nie ma. No ale nie będę dyskutował z tym. Natomiast jak zobaczyłem ten film i jego już na ekranie, to powiedziałem, jest rzeczywiście w nim coś Smoleńskiego. Ruchy jego, sylwetka. Nie wiem, czy Tarantino miał takie oko, żeby go wyszukać, czy też go tak nauczył takiego zachowania tych ruchów właśnie. Jest, oczywiście podobieństwo jest małe, ale powiem jeszcze tak. Teraz pojawiło się kilka filmów, które opowiadają o ludziach, których znałem prywatnie. O Osieckiej, o Kalinie Jędrusik. I no, nie mogę się pogodzić z obrazem, który mi pokazują. Nie, nawet wtedy, kiedy tak jak Marysia Dębska zrobiła bardzo dobrą rolę i uważam, że zrobiła co mogła, żeby. Natomiast świat, który jest wykreowany dookoła niej, jest absolutnie fałszywy. No nie tak to wszystko wyglądało. Więc, ale ponieważ zdaję sobie sprawę, że to nie jest możliwe, żeby stworzyć taki świat, zwłaszcza jeżeli się nie, w nim nie żyło. Ci ludzie, którzy to zrobili, są młodzi, no nie mogą tego pamiętać. Więc trzeba założyć sobie taki cudzysłów, że jest jak jest. Jest wysiłek jakiś, który trzeba uszanować. Starali się jak mogli, no ale nie mogą stworzyć świata, który przekona jego świadków. Czy ten świat, który stworzył Tarantino w filmie, czy on przypomina tamten? No, myślę, że on już mógł częściowo pamiętać tamte czasy. Nie pamiętam dokładnie, kiedy się to wydarzyło, ale to były lata, które on jeszcze nie zaistniał jako reżyser, ale już chyba tam gdzieś mógł egzystować. 69 rok, on ma 59 lat, więc... Książka pięknie na to pytanie odpowiada, panie Januszu, nie tak? Spoilując za wiele, jak będzie pan ją czytał, to odpowiedź na to pytanie się znajdzie. Gdzie był wtedy Quentin Tarantino? No to jest najlepsza odpowiedź, która zwalnia mnie z dalszego rozważania o tej książce. Trzeba ją najpierw przeczytać. Dziękuję. Trzeba bardzo. Ją jakby przeczytać. Ja bym dodała jedną rzecz do tego, co pan powiedział, bo bardzo dziękujemy. Fantastycznie, że się pan włączył i jeszcze, że pan mówi o tym, jak twórcy, również młodzi, wyobrażają sobie czasy wcześniejsze. Film Bo we mnie jest seks, oczywiście jest tu jakimś punktem odniesienia. Jest tam wizja reżyserki Katarzyny Klimkiewicz, jest oczywiście wizja też operatorska. I tak dalej, i tak dalej. Ale w przypadku Quentina Tarantino on zabezpieczył się trochę przed pytaniami, na ile to jest świat rzeczywisty, bo on ma taką, jest taki koncept, który zresztą ten reżyser potwierdził, to był najpierw fanowski pomysł, że chyba istnieje coś takiego jak uniwersum filmów Quentina Tarantino, w ramach którego filmy są ze sobą połączone. I to jest tak, że niektóre postaci są połączone ze sobą więzami krwi. Są bracia Vega, jest oczywiście Vince w Pulp Fiction i drugi brat Vega we Wściekłych psach. Oni są braćmi, tylko my to dowiadujemy się dzięki ich właściwie danym osobowym. Różnego rodzaju powiązania między bohaterami, chociażby bękartów wojny, a późniejszymi pokoleniami. To wszystko się dzieje w tym jednym świecie, który jest właściwie światem równoległym wobec naszego, gdzie moment takich narodzin współczesności to scena ze wspomnianych przeze mnie już bękartów wojny, czyli moment spalenia kina, w którym ginie Adolf Hitler, w którym ginie wierchuszka nazistowskich władz. I to jest początek nowożytnej historii tak naprawdę. I wszystkie postaci, które my znamy z filmów Tarantino, albo żyją w tym świecie, gdzie tak właściwie zaczęła się współczesność, albo są postaciami w filmach, które ci bohaterzy oglądają. Są takie właściwie dwie warstwy, więc na pytanie, czy
czy to, co oglądamy pewnego razu w Hollywood, jest wierne rzeczywistemu Hollywood lat 60., 70.? Tak, ale w równoległym świecie, gdzie właściwie wszystko potoczyło się troszeczkę inaczej i jest przesunięte o kilka właściwie stopni, no bo mamy aktorów, którzy, główny bohater przecież grany przez Leonardo DiCaprio w filmie, jest nieistniejącym aktorem, ale spotyka tych, którzy istnieli. Jest głównym rywalem Steve'a McQueena, jeśli chodzi o pewne role i tylko otarł się o to. Mało brakło, żeby zagrał te role, które dostawał McQueen. Więc te takie delikatne przesunięcia w materii czasu i przestrzeni sprawiają, że właściwie każda wersja historii staje się bardziej rzeczywista. Więc tak bym tutaj uzupełniła opowieść o tym świecie przeszłości wykreowanym przez samego Tarantino. Bo on jest oczywiście nostalgiczny, ale też jest zupełnie inny. Kto widział film pewnego razu w Hollywood, wie, że tam historia Sharon Tate toczy się zupełnie inaczej niż miało to miejsce. Więc to jest bardzo, bardzo interesujące, kiedy się pomyśli o tym, jak Tarantino w swoich filmach opowiada o przemocy, dlaczego jest jej tak dużo, dlaczego ona jest właśnie tak krwawa, no bo wszyscy żyją w świecie, gdzie właściwie końcem II wojny światowej jest taki akt spalenia kina i w takim bardzo intensywnym wydaniu też pokazany w tym filmie. Więc to wszystko, jak się wnikliwie w to wejdzie i Tarantino to potwierdza, zaczyna robić sens, tak używając kalki z języka angielskiego. Tak, i dotknęłaś, myślę, bardzo cennej kwestii łączącej się z Tarantino i reżyserem, i artystą w ogóle, że jego wyjątkowość polega na tym, że to jest jeden z tych naprawdę nielicznych twórców globalnie kina, który stworzył własny język, własny styl, co też można wnioskować na podstawie ilości kalek, kopii i inspiracji. Właściwie nie ma sezonu, kiedy podejrzewam w większości dużych kinematografii powstają filmy, których twórcy bezwzględnie inspirowali się Tarantino czy kontynuatorami tej linii, wychowankami, cudzysłów, jego twórczości. Nie wiem, w naszym kinie na przykład film Najmro, który mnie się podobał, nie wiem jak tobie. Ja niestety go nie widziałam, ale tyle osób mi go opowiadało, że mam wrażenie, jakbym już go znała. To jest ewidentnie o marzach Tarantino. Gdyby nie było Tarantino, ten film by nie powstał. Ale takich filmów jest dużo w różnych gatunkach, i horrorów, i kryminałów, i thrillerów. No nie dramatów psychologicznych pewnie. Pamiętam, przypomina mi się moje pierwsze spotkanie. Jestem ciekawy, kiedy na przykład ty pierwszy raz zobaczyłaś, w jakich okolicznościach Tarantino. Ja poszedłem, byłem chyba licealistą jeszcze, do nieistniejącego już od wielu lat kina Pasaż w Krakowie. I tam zresztą obejrzałem też takie filmy, jak nie wiem, które zrobiły na mnie ogromne wrażenie, jak Czysta formalność, Tornatore, ale zobaczyłem Wściekłe psy. Nikt nie wiedział o Tarantino i nikt nie słyszał. Mnie to zaciekawiło. Wydawało mi się brutalne, dziwne, dzikie. Nie wiedziałem, prawdę mówiąc, jest ten taki pomocny wyraz, konfuzja. Nie wiedziałem, czy to mi się podoba, czy mi się nie podoba, czy ja jestem zniesmaczony czy zafascynowany. Nie umiałem tego wówczas jakby nazwać. Nie byłem pewien też może swojego gustu na najzwyczajniej świecie. No i potem był ten słynny festiwal w Cannes, gdzie w konkursie Trzy kolory czerwone pokazał Krzysztof Kieślowski. I to był taki film, zdarza się, to był sezon Kieślowskiego absolutnie, na pewno w kinie europejskim, nie mówię o kinie polskim wyłącznie, przecież to jest de facto film przede wszystkim francuski, gdzie no nie było innego kandydata i tak jak zawsze korespondenci do Cannes z Polski jeżdżą, no to od początku było wiadomo, że no właściwie Złota Palma, to jest oczywiste, że dostanie Krzysztof Kieślowski. W międzyczasie pokazano Pulp Fiction,
No tutaj ja śledziłem wtedy uważnie tę korespondencję, wierząc oczywiście, że Krzysztof Kieślowski dostanie za swoje arcydzieło, którego nie widziałem, ale wszyscy mi powiedzieli, że to jest arcydzieło. No i ten Tarantino gdzieś tam, to nie było oczywiście anonimowe nazwisko. I pamiętam tę furię właściwie polskiej prasy, a myślę, że zachodniej też. Nawet takie zdanie, zresztą wybitnego, nieżyjącego już krytyka, historyka polskiego i światowego kina, bo jest przecież autorem tej najpopularniejszej historii kina wydanej w Polsce, czyli pana Jerzego Płażewskiego, który zresztą pięknie zawsze pisał o Januszu Majewskim, gdzie napisał w kinie relacje, zaczyna, że kowboj sprzedał sztukę filmową. Chodziło o Clinta Eastwooda, który był przewodniczącym jury. A nie Spielberg? Myślę, że Clint Eastwood, okay. Ale to możemy sprawdzić. I że dostał niegodziwiec nagrodę, czyli Quentin Tarantino. No czas pokazał, że Eastwood lub Spielberg, wydaje mi się, że Eastwood miał rację, że w kinie otworzył się nowy rozdział, że niewiele było takich zjawisk, które okazały się z czasem aż tak zapładniające artystycznie, jak Tarantino i jak ten film Pulp Fiction. No i potem już bardzo uważnie śledziłem. To nie zawsze jest moje kino. Nie do końca kupuję wszystkie tytuły Quentina Tarantino. Nie ma filmu, na który bym nie czekał i nie chciał go jak najszybciej zobaczyć. I pozostaje, a Pulp Fiction uważam za arcydzieło. I teraz ciebie chciałam zapytać, po pierwsze o twoje spotkanie z Tarantino, a po drugie, wiem, że to jest bardzo trudne, ale mamy tych 9 filmów, który, ja już powiedziałam, Pulp Fiction, który jest twoim ukochanym? O wow, to są trudne pytania. Znaczy dobrze, najpierw może odpowiem na pierwsze. Moje pierwsze spotkanie z Quentinem Tarantino to było Pulp Fiction. Obejrzałam ten film, już nie pamiętam kiedy i gdzie, ale gdzieś na wideo ze znajomymi i nic nie zrozumiałam. I miałam takie... O co jest ten cały szał? Czemu ten film się wszystkim tak podoba? Ale ile miałeś lat? Szkoła podstawowa? Nie, myślę, że w liceum to było. I jakoś tak to było zanim ja jeszcze zaczęłam myśleć o kinie tak bardziej. Nie miałam tak, ja przez wiele lat nie miałam w ogóle poczucia, że ja będę w ogóle się kinem zajmować. Miałam, nie wiem, wykładać na uniwersytecie językoznawstwo. To były jakieś moje wizje na tamtym etapie albo coś takiego. Więc pamiętam, że ten film w ogóle mnie jakoś kompletnie, to mnie ominęło. Tak myślałam sobie, okej. Nie zmieniało faktu to, że na studiach dalej jakoś tak średnio lubiłam ten film, ale miałam akurat fryzurę taką jak Mia Wallace, więc się kiedyś nawet za nią przebrałam na imprezę przebieraną ze wszystkimi scenami, w których ona jest, wszystkie były odegrane, łącznie ta z tą strzykawką, wszystko. I wtedy już mi się to jakoś tak bardziej podobało. Ale moje pierwsze wrażenie z Pulp Fiction, bo to był pierwszy film, który widziałam tego reżysera, zupełnie nie, ale na przykład Prawdziwy Romans, o którym wiedziałam, że on pisał do niego scenariusz, reżyserował Tony Scott. Kochałam. Brat Ridleya Scotta. Tak, brat Ridleya Scotta. Kochałam ten film i to dużo jakoś bardziej do mnie przemawiało. To jak tam, jak te postaci ze sobą wchodziły w różne relacje, ta akcja, ta miłość, właśnie ta miłość do kina, do popkultury. To było tak, jakieś dla mnie dużo bardziej przyswajalne. A później zaczęłam nadrabiać te zaległości. I z dzisiejszej perspektywy, no wiesz, dla mnie... najbliższe mojemu sercu są oczywiście wszystkie filmy, w których gra Leonardo DiCaprio, jakby to jest taki mój ukochany aktor, więc Django, aczkolwiek mam duży problem z oglądaniem tego filmu też przez intensywność przemocy akurat w tym wydaniu, bo tam ona jest wyjątkowo jakaś dojmująca. Nie mam tego tak bardzo zanalizowanego, co mnie tam tak strasznie boli w tym filmie, w tej właśnie przemocy, bo przecież wiem, że to jest tarantinowska przemoc, czyli ona jakby czemuś służy i jest też taka mocna, żeby wywołać pewien określony efekt, ale tak, oczywiście tamta rola Leonardo DiCaprio z tą słynną sceną, w której on naprawdę rozcina sobie rękę i jakby ta krew jest prawdziwa, a on to gra. Więc to taka słynna scena w tym filmie. To jest niesamowity moment też, taki aktorski dla samego Leonardo. No i myślę, że tak, jeśli chodzi o jego filmy, no to trudno by mi było tak wyciągnąć ten jeden i postawić na piedestale. I
nie zrobię tego dlatego, że rozmawiamy dzisiaj o tej książce i że fajnie to zabrzmi, że powiem, że pewnego razu w Hollywood jest dla mnie jakoś najważniejszy, ale jest, ze względu na to, że moim zdaniem jako autor tego uniwersum, tego równoległego świata, ten gest, który on wykonuje w finale tego filmu, czyli pewne odwrócenie sytuacji, zmiana biegu historii, właśnie zapobieżenie niejako aktowi przemocy, który jest takim mocnym elementem historii Hollywood, było dla mnie jednym z najpiękniejszych przeżyć w kinie w ogóle, jakie miałam jakby na swoim koncie, że tak powiem. Tam, to jest gdzieś na tej samej półce, co ta scena rozsuwania ekranu w filmie Mama Xaviera Dolana, która jest po prostu jednym z takich najpiękniejszych momentów dla mnie też w tym kinie, które ja lubię i które cenię. No ale to właśnie to zakończenie, które jest poza filmowe de facto, poza kinowe, tylko takie bardzo w rzeczywistości osadzone. To jest coś, co ten film dla mnie winduje gdzieś niesamowicie na wysoką półkę. Poza tym jest najbardziej o kinie, a ja jednak mam taką miłość wielką. To jest centralna część mojego życia, zresztą tak jak twojego, pana Janusza i pewnie jeszcze mnóstwa innych osób. Więc kiedy widzę taki list miłosny do kina, no to moje serce bije szybciej i chyba ten film jest dla mnie jakoś najbardziej taki kajowy, bym powiedziała. Więc tak, a ty masz jakiś swój ulubiony? Nie wiem, Pulp Fiction. Pulp Fiction, tak, to będzie to. Tego nikt nie przebiło jak dotąd. Czekamy na 10. film. No i czy spełni... Miał być Star Trek, ale czy to będzie to? No, ostatnio powiedział, przeczytałem to godzinę temu w Google, sprawdziłem, na festiwalu w Rzymie, że tym ostatnim filmem będzie komedia. Komedia, słyszałam, że science fiction widzisz, patrz. Na wzór spaghetti westernów, no ale może i chciałby nakręcić ją w Rzymie, w studiu Cinecittà. I pomysłem takim, który był już zresztą w Bękartach wojny, też lubię bardzo ten film, że będą tam Niemcy, Włosi, Amerykanie i wszyscy będą mówili w swoich językach. Więc. A powiedz mi, Kaju, jeszcze wrócę do tego twojego uznania dla filmu Pewnego razu w Hollywood, bo myślę, że to dla przyszłych i obecnych czytelników powieści jest niezmiernie ważne. Czy te dwie podróże, podróż literacka i podróż filmowa, one się kompensują? Czy bez oglądania filmu, twoim zdaniem, tą powieść można przeczytać i być usatysfakcjonowanym? Czy film jest konieczny do wyłapania różnych smaczków, czy mówiliśmy na początku o tym, innowacji, które tutaj są i zmian. Jak w takiej kategorii byś rozpatrywała fenomen i tego filmu, Pewnego razu w Hollywood i samego Tarantino, Wracam do pisarza. Jasne. Ja bym powiedziała, że to jest... Bo ty mówiłeś o tych właśnie adaptowanych literacko filmach, takich scenariuszach właściwie spisanych jako powieści. Ja się zgadzam z tym, że to nie jest to. To jest bardziej tak, jakby nagle pisarz postanowił zrobić adaptację filmu na papierze. Czyli bierze ten film, ale wyciąga z niego to, co jest dla niego interesujące, dopisuje różne rzeczy i robi to po swojemu, opowiada historię z przesuniętymi akcentami. Tak często jak się robi adaptację literatury. No tutaj mamy chociażby też tą filmową okładkę, żeby nie było śladów. No to to, co widzimy w filmie, jest podobne do tego, co jest w książce Łazarewicza, jest podobne do tego, co się wydarzyło, ale jest też bardzo autorstwa Kai Wnuk i jakby jest to jej wizja tej historii, więc mam wrażenie, że Tarantino jakby rozdwoił się trochę i stał się adaptatorem swojej własnej historii z rozszerzeniem akcentów, na które w filmie nie było miejsca. Żeby za wiele też nie opowiadać, dla mnie to jest przede wszystkim książka o tym, jak się robi seriale, jak się robiło kiedyś seriale, jaka to jest praca dla aktorów, którzy schodzą z tego wielkiego ekranu na ten mały, jeszcze w tamtych czasach, kiedy nie mówiliśmy o serialach takich, to są seriale takie naprawdę telewizyjne, jakieś tasiemce, jakieś takie właśnie rozrywkowe rzeczy, a niekoniecznie seriale spod znaku premium, o których marzą dzisiaj również aktorzy hollywoodzcy i również aktorzy polscy lubią grać w tych serialach. Przecież teraz to jest naturalna droga, że się gra i w jednym, i w drugim.
drugim. Więc to jest takie o rzemiośle też. I dla mnie to jest takie piękne uzupełnienie. Na przykład to, co kocham też w filmie Pewnego razu w Hollywood, czyli te sceny z planu, kiedy Rick się wciela już w tego kowboja, jak to jest tutaj wnikliwie rozpisane w tej książce. Więc dla mnie to jest właśnie tak, jakby Tarantino, pisarz, obejrzał ten film i stwierdził, za mało mi tutaj jest tych rzeczy takich właśnie hollywoodzko-rzemieślniczych, więc to dopiszę. I to jakoś dla mnie by było opowieścią właśnie o tym, jak ta książka działa w kontekście filmu. Także w żaden sposób nie uważam, że film jest konieczny. Jest fajnie zestawić te dwie rzeczy ze sobą, to buduje taką dodatkową przyjemność. Ja bym to porównała z tym, że no mamy, ja jestem wielką fanką Batmana i to w tych wszystkich wydaniach, mamy tych filmów dużo, pojawiają się nawet ci sami przeciwnicy, ale za każdym razem ta historia jest opowiadana tak samo, tylko zupełnie inaczej. I ja czerpię z tego dużą przyjemność, uwielbiam takie przetworzenia, więc jeszcze widzieć autora, który sam potrafi przetwarzać twórczy sposób swoje własne dzieło, no to jest wielka taka właśnie kinofilska przyjemność, ale też literacka. Więc tak bym, mam nadzieję, że to jakoś zobrazowało to jakie mam wrażenia po tej lekturze. No a poza tym znowu, no wielkie, i to też nawet pisałam u siebie na Facebooku o tym, pan Maciej Potulny i jego dezynwoltura słowna, takie słowa jak berbelucha, których ja nigdy nie słyszałam, one się pojawiają tutaj na co drugiej stronie i są takie żywe niesamowicie, no to dla samego tego faktu, nawet jeśli się ten film widziało, to warto tę książkę przeczytać, bo tam takich słów nie ma. No tak, w ogóle Tarantino ma szczęście, bo przecież to fenomen Pulp Fiction w Polsce to było to I Love You Honey Bunny, Misiu Pysiu, no to pani Gałązka Salamon, która tłumaczyła i kultowe tłumaczenie Pulp Fiction, więc szczęście do tłumaczy. Panie Januszu, a ja bym jeszcze raz pana, pozwolę sobie, ośmielę się jeszcze panu zadać pytanie, ponieważ rozmawiamy o tym, kiedy reżyser nie drukuje, nie wydaje scenariusza, tylko wydaje powieść. No przecież to jest też pana droga od lat i Mała matura i Po sezonie, które niedługo będziemy pokazywali w Krakowie w cyklu Przywrócone arcydzieła i Ekscentrycy. No, wielokrotnie po premierze filmu, jakiś czas później, czasami wcześniej, i to jest właśnie bardzo podobna sytuacja, bo w pana przypadku to nie były scenariusze, nie wiem, Krzysztof Zanussi wydaje scenariusze po prostu wydawał swoich filmów, a pan wydaje powieści, które podobnie jak Pewnego razu w Hollywood można czytać i wiele wiem, że ma pan czytelników, którzy nawet nie znają filmów, nie znali, nie obejrzeli filmu albo oglądają po latach, ale są czytelnikami pana książek. No, być może, że można znaleźć jakieś podobieństwa, ale z tego, co słyszę od państwa, to jednak nigdzie nie starałem się jakby nawiązywać do gotowego, wcześniej zrobionego filmu, nie, żadnych sekretów o kuchni, z kuchni filmowej nie zdradzałem. Znaczy, jak gdyby traktowałem ten materiał jako literacki i starałem się z kolei zawsze i po prostu bawić się językiem, jako takim językiem literackim i starać się, żeby to było podobne do literatury, a nie żeby opisywało film, czy on był zrobiony wcześniej, czy później, nieważne. W każdym razie to są dwa różne języki, bo to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć. Język filmu i język literatury to są dwa różne języki, które oczywiście posługują się podobnymi pojęciami, ale sposób zupełnie inny. Często się spotykam z tym, że ktoś mówi, że ja, to co ja piszę, jest takie filmowe, że ja opisuję obrazy, a niekoniecznie zagłębiam się w jakieś, powiedzmy, dygresje czy aluzje pojęciowe. No, ale słuchając tego, co państwo powiedzieli, tak sobie pomyślałem, że to jest ciekawe, że być może
warto pójść w taką stronę kiedyś. Bo ja przypomniałem sobie w związku z pytaniem, który film był dla mnie na przykład byłby najlepszym filmem Tarantino. Ja chciałem powiedzieć coś takiego, że jak się w ogóle on objawił, pokazał, jak się pokazał jego pierwszy film, od razu doceniłem jego wyobraźnię, talent, nerw filmowy, on to ma, ale równocześnie dowiedziałem się, że on był przez lata całe pracował jako pracownik jakiejś wypożyczalni kaset. No i sobie wyobraziłem sobie człowieka, który jest takim samoukiem, który naoglądał się filmów, ma talent i teraz to realizuje, ale jak się teraz okazuje, to nie jest taki jakiś Janko muzykant, tylko on prawdopodobnie to wszystko robił ze świadomością tego, co chce zrobić, jak chce to zrobić i tak dalej. Być może, że ta szkoła, w której się uczył, czyli to oglądanie nieskończonej ilości filmów, to było oczywiście bardzo ważne. Sam kończyłem łódzką szkołę i wielu z nas tam stamtąd pochodzi. I tak naprawdę po latach to widzę, że największą zaletą tej szkoły był dostęp do filmów, których normalnie na ekranach nie było w tamtych czasach. Myśmy mieli co tydzień nowy film taki, który przyjechał tutaj jako propozycja handlowa i mądry profesor Teplitz załatwił, że nim go odesłali, przeważnie odrzucając, że się nie nadaje z różnych głównie politycznych powodów, to myśmy ten film dostawali na jeden seans w Łodzi i tutaj był też jeden seans w Warszawie na Puławskiej potem. I dzięki temu mieliśmy dostęp do tych filmów, które publiczność polska nie oglądała. Ale nie tylko to jest ważne. Przez cały czas oglądaliśmy filmy stare, nowe, te, które były w ogóle, analizowaliśmy arcydzieła na stołach montażowych. I to jest najważniejsza nauka, którą on to samo on robił. Tylko myśmy jeszcze do tego mieli jakiś komentarz filmoznawców, profesorów, którzy nam jeszcze mówili, dlaczego nam się to podoba, albo dlaczego się nam to nie podoba. To jest bardzo ważne, żeby to, co pan powiedział dzisiaj, że pan nie wiedział, czy panu się to podoba, czy nie podoba. I to jest słuszna uwaga. Tak się właśnie zaczyna, że jak zapytany jest w kłopocie, bo nie wie, co mam powiedzieć. Podobało mu się, ale się boi, a może to niedobrze, że to się mi podobało. Więc taka pomoc ludzi, którzy no już coś więcej wiedzą, jest oczywiście bardzo ważna przy nauce. Czy on miał takiego nauczyciela, takiego jakiegoś doradcę? Nie wiem. Być może, że miał. W każdym razie dobrze, że oglądał te filmy. To jest dosyć zabawne, że ty miałeś tak, że nie wiadomo, czy się podoba, czy się nie podoba. Całe szczęście dalej są tacy twórcy, którzy takie reakcje wywołują, bo kiedy ty opowiadałeś o tym Cannes, gdzie właśnie nagle miał być Kieślowski i przyjeżdża jakiś Tarantino, dostaje nagrodę. Czemu nie dostał nagrody Mędrzec ze Wschodu? Przecież to było już pewne. No to mam wrażenie, że historia lubi się powtarzać, bo to, co w tym roku wydarzyło się na festiwalu w Cannes, czyli Julie Ducournau z filmem Titan, po którym właściwie nie wiadomo, gdzie się podziać. Ja go widziałam do tej pory 3 razy i na razie mam tak, że właśnie
I mi się podoba i dużo rzeczy mi się nie podoba i sama nie wiem, ale jest to fantastyczna przygoda i można coś przeżyć. Nie wiem, ostatnio oglądałam ten film z moim ojcem, który nigdy takiego czegoś w życiu nie widział, sam tak powiedział i zrobiło to na nim jakieś kolosalne wrażenie, ale w ogóle tego nie odrzucił. Więc jakby to jest ciekawe, że a jednak jest to film zrobiony z filmów, jest to film zrobiony z gatunków, z kina, z mitów. Takie rzeczy, jak robi trochę Quentin Tarantino w swojej twórczości, tylko oczywiście z takim francuskim pazurem, jeszcze z czymś innym zupełnie, bo ten film, który wejdzie do kin w przyszłym roku, to jest jakaś zupełnie też nowa jakość. Więc to jest ciekawe, że tak już nawet patrząc w kontekście jakiejś filmowej mapy, czy festiwalowej mapy, to Tarantino, który wchodzi z impetem w świat kina artystycznego w Cannes i teraz pod przewodnictwem albo Eastwooda, albo Spielberga, to oczywiście do sprawdzenia dla nas. I w tym roku Spike Lee, który właśnie takim mocnym gestem, też tam było wielu twórców już dużo bardziej zasłużonych w konkursie, którzy mogli zgarnąć tę nagrodę, a tutaj młoda francuska reżyserka za swój drugi film dostaje tę Złotą Palmę. To jest dosyć ciekawe też w takiej opowieści o kinie i o tym, jak ono lubi właśnie robić takie fikołki, że Tarantino robił fikołka, teraz Julie Ducournau jest kolejną osobą, która daje też takiego psztyczka w nos kinu. No ciekawe, czy ona kiedyś napisze książkę związaną ze swoimi filmami, to by było bardzo dziwne. Jak się ta droga potoczy, myślę, że ten Titan to też jest film gdzieś z tej linii tarantinowskiej. No, upraszczając, to zupełnie coś inną propozycją, ale jestem absolutnie pewien, że gdyby tutaj była Julie, to opowiedziałaby o tym, jak oglądała filmy Tarantino jako młoda dziewczyna. Proszę Państwa, czy macie Państwo ochotę włączyć się do naszego spotkania? Porozmawiać o Tarantino poza pięknymi uśmiechami, które widzę, a Państwo nie widzicie, tutaj my jesteśmy w przewadze z Kają, ale część jest w maseczkach, to nie widzimy uśmiechów. No każdy ma swojego Tarantino, może chcecie się podzielić opowieścią o swoim, bo to jednak jest taki reżyser. Proszę bardzo. Wydawczyni. Bardzo dziękuję za tą wspaniałą rozmowę. Jesteśmy naprawdę, uruchomili Państwo i w nas nasze przeżycia. Chciałam powiedzieć, że przeżyłam to samo co Pani z filmem dawno temu, pewnego razu w Hollywood, ponieważ to zakończenie, o którym Pani mówi, i przeżyłam to w skrytości, bo się tego wstydziłam. Pomyślałam sobie, że ta moja radość z tego zakończenia i ten pomysł Tarantino, który odwrócił sytuację, dał szansę tym ludziom i jednak powiedział, świat nie jest taki zły. Wydawał mi się pomysłem no, absolutnie genialnym. I mówiłam o tym nawet paru osobom, ale nikt nie podchwycił tego wątku, nie podjął tego tematu i dzisiaj pierwszy raz słyszę, że Pani przeżyła to samo, więc chciałam bardzo podziękować, bo ja wielokrotnie myślę o tym w różnych sytuacjach życiowych i filmowych, że gdyby można było zrobić coś z tego, co się stało, zrobić z tego film i dać szansę, nawet wtedy, kiedy to nie jest możliwe i nie ma żadnego właściwie znaczenia już, to mimo to w tym filmie moglibyśmy przeżyć taki katarzis, bo to jest takie trochę oczyszczenie, prawda, że jednak udało się zażegnać tę straszną chwilę. I bardzo dziękuję, że Pani to powiedziała, bo to znaczy, że tak jak Pan Łukasz, ja również siedziałam na filmie wiele razy i nie byłam pewna i się nie zwierzyłam nikomu z tego, tak dzisiaj czuję się zwycięzcą w związku z tym. Bardzo dziękuję. Wspaniale, że mamy taką wspólnotę. Ja nie powiedziałam tego, ale dodam, żeby jeszcze to podbić. 10 minut po tym zakończeniu nie mogłam wstać z fotela. Zalewałam się łzami totalnie. To było bardzo emocjonalne dla mnie przeżycie. Jedno z takich właśnie mocniejszych. Była ze mną przyjaciółka na tym filmie, to było w Galerii Młociny. Pusta sala, tylko my dwie na takich super wygodnych fotelach, bo ten film długi. Czułam się trochę jak Sharon Tate w tej scenie, kiedy ona idzie samą siebie zobaczyć w tym filmie, co jest też przepięknym momentem tego filmu. No i właśnie Gracja, moja przyjaciółka, która mówi, to co, może już idziemy? A ja, czekaj, bo nie możemy
wyjść z tego kina, bo to już wejdziemy w tę rzeczywistość, która jest trochę inna niż ta, w której dalej jesteśmy, będąc tutaj, w tej sali filmowej, zaraz po sali kinowej, zaraz po tym seansie. Więc tak, cieszę się. Cieszę się, że mamy taką wspólnotę i myślę, że nie jesteśmy osamotnione, bo jednak kino też jest po to, żeby nam właśnie pozwolić przejść do jakiegoś innego świata. Ja wiem, że to brzmi jak jakieś takie, mamy takie filmowo-krytyczne, wyświechtane już takie, już to się 1000 razy powiedziało, ale to jest naprawdę takie coś, takie doświadczenie i można to też w domu przeżyć, bo ten film jest na VOD, więc jeśli ktoś go nie widział, to może sobie zafundować podróż w czasie i podróż do alternatywnej rzeczywistości jednocześnie. Także no, jest to mocna rzecz po prostu. To ja dodam jeszcze parę słów na temat, którego okrążymy. Co jest właśnie istotą kina? Po co i dlaczego kino powstało i z czego ono pochodzi? Wszyscy wiemy, jak to się zaczęło. Zaczęło się właśnie na jarmarku, zaczęło się od pokazów dla prostych ludzi. Zaczęło się od pocieszania ich, że życie nie jest takie straszne, że można sobie jakoś poradzić. I zaczęło się po prostu od ludowej rozrywki. I coś takiego wciąż jest w takich filmach, jak robi Tarantino. Równocześnie powstała ambicja, żeby sztukę filmową podnieść do rangi sztuki wysokiej. I zaczęły powstawać filmy takie arcydzieła jak Bergmana, zupełnie z innego bieguna, prawda? Ale przy okazji powstała też cała masa filmów strasznie nudnych, męczących, niepotrzebnych, które w czasach mojej młodości szkolnej jeszcze nazywaliśmy przygody snuja. To taka była ksywka na takie filmy. I kiedy wspominamy ten moment pojawienia się Tarantino właśnie w Cannes, i tego rozczarowania, że Kieślowski przegrał, to mimo że go znałem, lubiłem, szanuję jego filmy i tak dalej, ale gdzieś muszę się przyznać, że jak potem zobaczyłem, bo wtedy nie widzieliśmy tych filmów tutaj od razu, to zrozumiałem, że oni mieli rację. I teraz się to potwierdza. Nie oczekujmy od kina tego, co nam może dać literatura. Literatura, film nigdy nie dorówna literaturze, ale literatura też nigdy nie dorówna filmowi. Pan Janusz powiedział na koniec szalenie ważną rzecz, że właśnie traktujmy te dwie dziedziny odrębnie, dwie dziedziny sztuki, rodzaje sztuki, muzy, które niekiedy się zazębiają, wchodzą ze sobą we flirt albo w opozycję. I to jest wspaniałe. Pani Hannie Grudzińskiej dziękujemy za wydanie i tej książki, i w ogóle wielu książek filmowych, a już zwłaszcza książek pana Janusza Majewskiego. I bardzo cieszymy się, że ta powieść ukazała się w świetnym polskim tłumaczeniu, że możemy poznać Tarantino pisarza i że pewnie ciąg dalszy nastąpi, bo tak niespożyta ADHD filmowa, jaką on ma w sobie, będzie musiała znaleźć ujście, o ile spełni się ta jego obietnica, że rzeczywiście poprzestanie na 10. filmie, w co ja nie wierzę akurat. No jeszcze musi być Kill Bill 3, bo jest obiecany, więc to będzie jakby, no ale to się cały czas mieści w właśnie tym filmie Kill Bill, więc ten. Dlatego ja tak mówię, że może te drugie części. Pulp Fiction 2 może. Jakieś prequele, to wszystko będzie w tej jednej liście. Ale Quentin, jeśli nas oglądasz, pisz dalej. Taka dobra rada. Zachęcam. Bo oczywiście znasz język polski, no bo jakżeby inaczej. No wiadomo, od Rafałka.
Tak, tak, od Rafała. Zresztą tak jak mówię, tu się pojawia nazwisko Wajdy również w tej książce, ale nie powiemy w jakim kontekście i w którym momencie, ale jest to pokłon dla Andrzeja Wajdy. Bardzo, bardzo dziękujemy. Ja Pan również. Janusz jeszcze, proszę bardzo. No, nie powinien byłbym uprawiać mojego zawodu, gdybym nie w takiej sytuacji nie chciał mieć ostatniego słowa. No jasne. Jak wiadomo, reżyser jest pierwszy po Bogu. Otóż chciałem powiedzieć coś tak dwoistego, jak wiele tutaj myśli wymienionych, że z jednej strony bardzo z dużym zainteresowaniem i z przyjemnością słuchałem tego, co Państwo mówią, ale z drugiej strony niecierpliwiłem się, żeby to się wreszcie skończyło, bo ja chcę pojechać do domu i zacząć czytać tą książkę. Zwalniamy już, tak. Kaja Klimek, bardzo dziękuję. Bardzo, wspaniale Łukasz się rozmawiało. Dziękujemy bardzo. Dzięki, dziękujemy. Dzięki Łukasz. Następne spotkanie z Tobą prowadzę ja, dla odmiany. A teraz wszyscy czytamy Quentina Tarantina. Dziękujemy bardzo.